Dzisiaj znajdujemy się w Domu Kultury w Kętach, w którym to zorganizowano zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach. Z nami organizatorzy tego wydarzenia, pan Paweł Gąsiorek i pan Paweł Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, co was zainspirowało do zorganizowania tego spotkania? Zainspirowało może troszkę inaczej, bo 10 lat temu ja organizowałem takie spotkanie po 20 latach, a tu drugi Paweł namówił mnie, żeby to zrobić po 30 latach. No i mu się udało. Jak to będzie dzisiaj wyglądało? Jak będzie wyglądało? No, mamy uroczyste przywitanie całego grona pedagogicznego. Mamy również burmistrzów naszego miasta Kęty, wszystkich oczywiście uczniów. I w sumie na dzisiejszym jubileuszu 30-lecia będzie prawie 100 osób. Dobrze, a czy jakaś impreza później? Po tych głównych uroczystościach oficjalnych? Tak, później przejeżdżamy do Hutnika, do restauracji Hutnik w Kętach. I tam będzie zabawa do białego rana, tak? No, można powiedzieć, że tak. Dobrze, a jak panowie wspominają tą szkołę podstawową w Kętach? Dobrze, ja mam sentyment, bardzo dobrze wspominam i 10 lat temu, jak organizowałem imprezę taką właśnie jubileuszową, początek był w szkole podstawowej. Mieliśmy tam apel, byliśmy w klasach, no i później żeśmy przejeżdżali do lokalu, a teraz chciałem zrobić coś innego. Jakoś tam postarałem się, nie wiem, czy to będzie udane, czy nie, ale podnieść poprzeczkę przed 10 lat. Do góry oczywiście, poprzeczkę. A czy pozostali absolwenci są też chętni, żeby brać w tym udział, czy raczej tak nie bardzo? Są chętni i takie, słyszy się takie głosy, że jak ty organizujesz, to idę w ciemno. To ile osób będzie? W sumie z gronem pedagogicznym będzie nas prawie 100 osób. A co konkretnie będzie się działo w tej oficjalnej części? Mamy kilka niespodzianek dla uczestników, zarówno jak dla uczniów i tak samo dla grona pedagogicznego. Każdy uczeń dostanie świadectwo z paskiem i do tego dostanie medal okolicznościowy. Tak samo medal dostanie nauczyciel i dyplom w podziękowaniu za udział w tym jubileuszu. Będzie można oglądać dwa teledyski. Jeden teledysk z materiału filmowego, jak bawiliśmy się 10 lat temu, a drugi teledysk będzie, jak trwały przygotowania do dzisiejszego jubileuszu. Przygotowania do dzisiejszego spotkania trwały prawie 18 miesięcy. Również dzisiaj wspomnimy o osobach, które odeszły. 18 miesięcy to ogrom pracy. Ile to wszystko kosztuje? Przeliczyłem całą sumę na grosze i łącznie z kwotą, którą mamy od sponsorów, będziemy się dzisiaj bawić za 1 824 tysiące groszy polskich. Powoli goście schodzą się na imprezę, a my zaraz zapytamy ich, jak wspominają te szkolne lata. Z nami była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach, pani Janina Sordyl. Pani dyrektor, jak pani wspomina tamte lata? Po prostu cudownie. A to, że się tu dzisiaj spotykamy, a to jest rocznik, który jedyny w całości spotyka się już drugi raz. Spotkali się 10 lat temu na 20-lecie i teraz na 30-lecie. No zapewne to jest dzięki dwóm Pawłom, którzy są pięknie ubrani, ale to, że ja widzę niektórych nauczycieli, którzy na żadne uroczystości szkolne nie chodzą, a dzisiaj są, to też jest piękne. Panie burmistrzu, jak pan się czuje na takich zjazdach absolwentów? Powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć, ponieważ jest to pierwszy z tego typu zjazd absolwentów, w którym mam przyjemność uczestniczyć, dlatego na razie czuję się bardzo dobrze, a jak będzie po imprezie, to zobaczymy. Wspominam swoją klasę. O, jak bardzo miło wspominam, to byłam przekapitalna klasa moja, wszystkie dzieciaki. O! Fajno kwitnąca normalnie. To jest mój uczeń, jeden z wielu. No, Pawełek, a zwany Krecikiem, bo był wtedy malutki. A pan jak wspomina tamte czasy? No, wspaniale, nie? Ale wspaniale dzięki pani Marysi, bo ona nas ratowała. Największe zbóje, taka, no chyba, ja myślę, że ta klasa najbardziej była, zawsze mówili, że klasa najgorsza, a tutaj teraz wszyscy prawie dopisali, 23 osoby, tak. Najbardziej zgrana klasa. Nie? Najbardziej zgrana.
Jak pani wspomina te czasy szkolne? No wspaniale wspominamy te czasy szkolne, bo przecież to był 89 rok, byliśmy 30 lat młodsi. Mieliśmy werwę, zapał do wszystkiego, no i w ogóle no młodzież była fantastyczna. No. Lepsza niż teraz? Teraz też jest dobra, ale ja już teraz tej młodzieży nie znam, bo już nie uczę 10 lat czy ileś tam. No. A jak pani uważa, takie zjazdy to jest coś fajnego? No oczywiście, myśmy byli w dwudziestolecie było i byliśmy na tym dwudziestolecie. No uczniów się nie zawsze poznaje, bo oni się też zmieniają, no ale oni na nas też patrzą już teraz jak na staruszków. No. Jak pani wspomina te czasy szkolne? No wspaniale wspominamy te czasy szkolne, bo przecież to był 89 rok, byliśmy 30 lat młodsi. Mieliśmy werwę, zapał do wszystkiego, no i w ogóle no młodzież była fantastyczna. No. Lepsza niż teraz? Teraz też jest dobra, ale ja już teraz tej młodzieży nie znam, bo już nie uczę 10 lat czy ileś tam. No. A jak pani uważa, takie zjazdy to jest coś fajnego? No oczywiście, myśmy byli w dwudziestolecie było i byliśmy na tym dwudziestolecie. No uczniów się nie zawsze poznaje, bo oni się też zmieniają, no ale oni na nas też patrzą już teraz jak na staruszków. Super. A nauczycieli? Jeszcze lepiej. A takie przyjaźnie, które wtedy były, zostały do dzisiaj, czy tylko spotykacie się na takich zjazdach właśnie? Znaczy chyba prędzej zjazdy takie pozostały. A chyba, że ewentualnie jak już pracuje razem, albo tego nie, też nie ma czasu. Rozjechaliśmy się każdy w innym kierunku. Jak pani wspomina te lata szkolne? Bardzo dobrze. Cały zgrany rocznik. A ma pani do tej pory kontakt z nimi? Czy? Tak, cały. Przynajmniej ze swoją klasą, to tak. A nauczycieli jak pani wspomina? Bardzo dobrze. Drodzy Państwo, troszkę niezręcznie czuję, ja Wam powiem czemu, bo żeby tu wyszedł wiceburmistrz Ficoń, to on przynajmniej części z Was dał solidnie w kości jako nauczyciel. A ja nawet tej okazji nie miałem, bo jak patrzę na te daty, to ja w 89 roku byłem niezwykle szczęśliwym siedmiolatkiem i to wszystko było przede mną. Dlatego, drodzy Państwo, powiem tak. Ja generalnie uchodzę wśród moich znajomych za człowieka odważnego, a konieczności wyjścia na scenę rzadko mnie tremują. Natomiast powiem szczerze, kiedy zawitał pan Paweł i powiedział, że organizuje imprezę, na którą nas zaprasza, poprosi o wyjście na scenę, ale nie powie, jaki jest program, to lekki strach mnie oblecił. I drodzy Państwo, powiem szczerze, wciąż ta pewna obawa, co on jeszcze może wymyślić, gdzieś tam w głębi pozostaje. Szanowni Państwo, witam Was niezwykle serdecznie. To jest dla mnie zaszczyt i przyjemność, że z Państwem mogę się tu dziś spotkać.